Kolejny mit o tym, że medycyna germańska nie działa na przykład, albo praca psychobiologiczna nie działa z daną osobą, z danym klientem. Minęły u niego objawy, po przeżyciu jakiegoś konfliktu biologicznego został rozwiązany, po sesji okazało się, że wszystko jest już w porządku, natomiast wraca do nas klient po jakimś czasie i mówi, to w ogóle nie działa, to w ogóle nie działa, znowu mam to samo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my ciągle wchodzimy w te same emocje, to my powodujemy, że ciągle nie umiemy sobie poradzić z jakąś sytuacją. Czyli tylko tak, wiecie, przykleiliśmy plasterek albo wyleczyliśmy jakąś ranę jeden raz, pozwoliliśmy jakby fazie zdrowienia dojść do samego końca, natomiast okazuje się później, że dana osoba znowu reaguje tak, jak reagowała, nie zrobiła porządku z jakąś sytuacją. Na przykład mąż zdradza swoją żonę i ta kobieta o tym wie. I wytłumaczyłyśmy sobie, że jej problemy z na przykład grzybicą, którą ma narządów intymnych, związane są z tym, że jest to tak zwany konflikt wstrętnego dziada, czyli on jej robi jakieś świństwo. Na przykład odczuła to ona w tym miejscu. I teraz ona to wszystko zrozumiała, wybaczyła mu, powiedzmy mu, wybaczyła. Dobrze, on powiedział, że wszystko będzie ok, ale za każdym razem, kiedy ona na przykład widzi, że on rozmawia ze swoją jakąś sąsiadką, albo długo siedzi na telefonie i rozmawia z jakąś swoją sekretarką, albo chociażby z koleżanką waszego wspólnego przyjaciela, to ta kobieta ponownie uruchamia w sobie ten program, bo to ona interpretuje tak jego zachowanie. To ona w sobie wzbudza po raz kolejny i kolejny i kolejny problem. Dlatego, skoro ona nic z tym nie robi, tylko wyobraża sobie po prostu, że no to dobrze, to ja mu wybaczę, no to mu wybaczę, ale ciągle odpala ten sam program, to znaczy, że nie rozwiązała tej sytuacji raz na zawsze. Co mogłoby być rozwiązaniem w tej sytuacji raz na zawsze? Po pierwsze, poważna rozmowa z mężem, powiedzenie mu o swoich uczuciach, o swoich odczuciach tak naprawdę. Jeżeli on nie postanowi dokonać zmian w swoim zachowaniu, a partnerka, przecież którą teoretycznie kocha chociażby, powinna być dla niego ważna, czy jest dla niego ważna, jeżeli on nie dokona żadnych zmian w tym swoim zachowaniu, no to ta kobieta, co może zrobić? Albo zaakceptować tą sytuację po prostu, a tak w 100%, że on tak ma, no trudno, albo podjąć jakieś no, bardziej takie konsekwentne kroki. Tak to właśnie może wyglądać. Dlatego nie mówmy, że medycyna germańska nie działa, dlatego że znowu wymigujemy się z odpowiedzialności za swoje życie i za swoje zdrowie.